słowa mam tuż. Z Was, tutaj jest na sali obecnych, najpewniej na 10 balach.
My tu współpracy byliśmy na 10. Wszyscy bawiliśmy się znakomicie przez wszystkie te bale, dlatego myślę, że wynik różowy, który dzisiaj właśnie rozpoczynamy, będzie też znakomity, będzie może najlepszy ze wszystkich. Dlatego się cieszę, że jesteście. Witam was serdecznie wszystkich bardzo i myślę, że powitajmy się nawzajem brawami na początek. Nasza fundacja Świętego Jana w ubiegłym roku obchodzili tak skromnie, cichutko jubileusz 10-lecia naszej działalności. A dzisiaj jest 10. bal. Pomyślcie sobie, moi drodzy, że w takiej niedużej parafii, czy w takiej niedużej gminie już jest taka fundacja, która 11 lat rozpoczęła swojej działalności, która tyle rzeczy dobrych zrobiła. Może nie wszyscy nie wiecie, ale nie będziemy się chwalili tym, co robimy, ale kiedy się chcieli, to jest strona internetowa, można łatwo zobaczyć, posłuchać, zapytać. Pomagamy każdego roku wielu osobom, cichutko, dyskretnie, dlatego nie mówię to głośno, bo nie chodzi o to, żeby się chwalić, ale żeby czynić dobre rzeczy, po to tu jesteśmy. Często mi ludzie pytają, jak ta fundacja i jak to się zdarzyło, że taka fundacja istnieje w Skiemieszowie. Ja zawsze powtarzam, że to jest niesamowite, że to 10 lat istniejemy, że fundacja istnieje, że takie bale są niesamowite, tylko dlatego i wyłącznie, że są tacy ludzie, nasi wolontariusze. Ja znam już niektórych 12 lat, niektórych krócej, ale są niesamowici, są to właśnie przyjaciele, wielu z was ich zna, dlatego uważam, że to wielkie dzieło. Dziękuję Panu Bogu każdego dnia, że jest taka fundacja, że są tacy ludzie i robią dobre rzeczy. I dlatego chciałbym się dopowiedzieć głośno przed wami, bo skoro jest 10 lat jubileusz, tak to warto o tym powiedzieć. Nie będę przedłużał, będą na ekranie, za chwilę zobaczycie, będą migawki z tych 10 bali, a z tych innych rzeczy to też może warto zobaczyć, co robimy i jak funkcjonujemy. I ten bal oczywiście jest charytatywny, jak wszystkie do tej pory, czyli to, co zostanie po poniesieniu kosztów tego balu, oczywiście będzie na potrzebujących, ostatnio pomagamy potrzebującym dzieciom. Też niesamowite, kiedy na przykład na wiosnę w tym roku do naszego kościoła przyjechała młoda rodzina ze swoim synkiem, którym pomagaliśmy. Okazuje się, że jest prawie zdrowy. Jest taka radość, takie coś niesamowitego, moi drodzy, że warto dać każde pieniądze, żeby zobaczyć zdrowe dziecko uśmiechnięte i za szczęśliwych rodziców. A to też między innymi dlatego, że wyście wspólnie i my razem pomagali i pomagamy tym osobom, dlatego chcę wam teraz powiedzieć i podziękować. Więc jeszcze raz wszystkich witam. Za chwilę oddam głos prezesowi, on to tak rozpocznie po swojemu, a ja teraz chcę z wami się pomodlić, jak zawsze. Wstańcie, to może. I dziękuję Panu Bogu za 10 lat, 11 rok naszej fundacji, za wszystkie te dane, za waszą obecność. Prosimy Pana Boga, by nam błogosławił dalej w naszych poczynaniach, w naszych działaniach i także w dzisiejszej nocy, byśmy się dobrze bawili. A dzięki dobrej zabawie też będziemy mieli okazję pomóc ludziom potrzebującym. Więc zapraszam Was do modlitwy i oddamy to Panu naszemu Ojcu w niebie wszystkie te nasze sprawy, bardzo najświętsze, a potem też pomodlimy się naszego patrona, świętego Kiliana. Nie będzie długo, nie martwcie się. I Ojca i Syna i Ducha Świętego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy nasze winowajcom. I nie wpuść nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Słuchaj, Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Święty Kilianie, Pan z Wami i Was błogosławi, szczerze Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Podaję głos prezesowi. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Myślę, że największe podziękowania i oklaski należą się fundatorowi księdzu Januszowi. Bez niego pewnie nic by się nie dało. Tak więc proponuję pierwszy raz znieść. Niech żyje Pan i Fundacja. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Bardzo za otwarcie. Dawajcie tekst na ekranie. Dzisiejszy hymn. Dawajcie go ułożyli. Tak, proszę Państwa, to jest nasza dzisiejsza piosenka na dzisiejszy bal. Pierwszy raz zaśpiewa Fundacja, ale Państwo już możecie się do nas łączyć, żeby było jeszcze lepiej i jeszcze ładniej. Tam jest taki tekst i wszyscy widzą. Uwaga! Raz, dwa, trzy. Jeszcze witamy wszystkich
I z Radzynia właśnie, tak? Koniecznie z Radzynia też wydamy. Uważam, że będzie mi się bardzo dobrze bawić dzisiaj, bo staraliśmy się, aby ten bal właśnie jubileuszowy był wyjątkowy dla Państwa i wyjątkowy dla nas, bo cieszymy się, że Państwo jesteście razem z nami. Może zapytam, kto jeszcze nie ma szampana? Tak więc znieśmy toast. Niech żyje bal i nasza fundacja. Fundacja Świętego Kiliana. I tak, proszę Państwa, wzorem lat ubiegłych oczywiście przygotowaliśmy dla naszych pań róże na dobry początek i zaraz panowie z fundacji wręczą każdej pani róże z podziękowaniem i serdecznymi życzeniami dobrej zabawy na dzisiejszym balu. A póki co może można wstawić, czekają flakony, żeby biedne nie biedły, a idąc do domu zabieramy róże ze sobą. Przygotowaliśmy także dla Państwa nasz wybieg z skarbaszki. To jest nasze pierniczki, które swoją nazwę wzięły od skarbu Baszy na Zamczysku. Skarbaszki można zabrać na pamiątkę do domu, ewentualnie zdegustować na miejscu. Skarbaszki wypiekamy już prawie też od 10 lat i zawsze można napić i posmakować na targach i jamy. A na dzisiejszy bal oczywiście przygotowaliśmy dla Państwa licytację bardzo ciekawych przedmiotów, jak zwykle. I będą będzie jeszcze kilka niespodzianek, ale nie zdradzę, żeby było przyjemnie. Może ze mną zatańczysz chociaż jeden raz, może ze mną zatańczysz, póki lato trwa. Może wtedy wezmę cię za rękę, zerwę tą sukienkę, powiedz jak ty na imię masz. Może ze mną zatańczysz chociaż jeden raz, może ze mną zatańczysz, póki lato trwa. Może wtedy wezmę cię za rękę, zerwę tą sukienkę, powiedz jak ty na imię masz.
ciepły, lepiej dzień. Tylko ciebie dzisiaj chcę. Może ze mną zatańczysz chociaż jeden raz. Może ze mną zatańczysz, póki lato trwa. Może wtedy wezmę cię za rękę.
Oczywiście gorąca zabawa wszystkich gości, którzy tak szybko zdecydowali się wyjść na parkiet. Zapraszamy wszystkich, którzy jeszcze są niezdecydowani i bawimy się dalej. Słuchajcie, najważniejszy jest pierwszy krok. Pierwszy krok jest najtrudniejszy, ale wiem, że wszyscy da się radę dzisiaj. Wszyscy da się radę. Wszędzie, łapa, może nie jest jak niebie i nasze
That's the only thing I really know.
Thank you.
ten wiersz odczytać. Wprawdzie to miała być piosenka, ale okazuje się, że Hela go zrecenzowała i okazało się, że na piosenkę za długo. Wprawdzie i z gitarą pewnie mi też dobrze nie poszło, bo taki ze mnie śpiewak, jak i grajek, więc chyba lepiej jak przeczytam i nie będę przedłużał. Dzisiaj znowu spotykamy się na bale. I tak razem już jesteśmy 10 lat. Więc wspominać przyszła pora, bo wspomnienia to bogactwo, co tkwi w nas. Znów przywita nas prezes Andrzej K., a proboszcz odmówi Ojcze Nasz. Później Jadzia z ekipą przejmą stery, a scenariusz drużyna dobrze zna. My ruszymy zaś w tany, w skoczne rytmy, a do tańca system porwie nas. I choć czasem zazgrzyta miednica, to bawić będziemy się po świt. Lecz na chwilę się jeszcze zatrzymajmy i do wspomnień powróćmy jeszcze raz. Pierwszy bal jeździe naszej poświęcony, kawalerzyści uświetlili ten nasz bal. Bal cygański szalonymi brzmiał rytmami. Oj, z Kierbieszów cyganki piękne ma. Potem lata 20. Swinga grały, chociaż w stawach dał się słyszeć dziwny chrzęst. Staropolski, jak zawsze bywało, mocił panie i miotku znieśmy dzbany. Jej mościanki upojnie wirowały, a wąsa podkręcał jej mość pan. Wreszcie nuta na ludowo zabrzmiała, a chołupce wyczyniać przyszedł czas. Dziewczyny pięknie bioderkiem ruszały, a chłopaki z przytupem poszły w tam. Zaś Wiedeński w nasze skromne progi dostojnym rytmem walca się wlał. Płyną pary jak wianki po młodym Dunaju, niesione romantyczną bryzą fal. Tajemnicze postacie pod maskami tajemniczym szmerem powiał wiatr. Szuka Tristan kochanej swej Izoldy, tak radośnie, wesoło mija czas. Zadzwoniły srebrzyście ostrogi, dziki zachód zawitał na bal. Kolty w ostrach zapięte czekały, nikt nie strzelał, chyba że okiem do pani. No i wspomnień w latino przyszedł czas, przed 10. ostatni już bal. Było pięknie jak zawsze i miło, tak nastraja do brzmienia latino. Dziś rocznica, więc bawmy się miło, chociaż przecież minęło sporo lat. Bądźmy zawsze weseli, radośni, by na chwilę odrzucić szarość dnia. Więc zagraj kapelo nam wesoło, my wszyscy taneczni stwórzmy grom. I choć zegar przechyla wciąż tyka, to ten bal niech wciąż trwa i trwa. I nauczyłem się na pamięć tej pioseneczki, tej zwrotki, która była na początku tej imprezy, więc tak wspólnie przy stołach. La, 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 la. Niech żyje Pan.
Kto z nami dziś to łaski wypije? Polewamy! Za 10 lat spędzonych tanecznie tu z wami. Za 10 lat, co przecież są jeszcze przed nami. Dziękuję bardzo. Kochajmy się wszyscy tu razem. Brawa dla pana Andrzeja za wiersz. Brawa. Widzicie państwo, takich oto mamy poetów. Takich oto mamy poetów. Ale teraz coś dla państwa. Przygotowaliśmy krótką zgaduj zgadulę na temat 10 lat naszej fundacji i naszych balów. Poprosimy na scenę trzy osoby. Trzy osoby. Bardzo proszę. Bardzo łatwe pytanie. Za pełną odpowiedź, proszę państwa, 3 punkty. Za niepełną 2, ewentualnie 1 punkt. Tak. Pierwsza odpowiada oczywiście kobieta. Proszę wpisać, tak, pierwsza kobieta. Pytań jest... 37. No, pytań jest, proszę państwa... Oni może... Ale tu nie ma odpowiedzi. 12 pytań, czyli po 4 pytania dla każdego. I tak, proszę bardzo, Agnieszka. 7 pytanie. Proszę przynieść mi okulary z mojego stołu. Przepraszam bardzo. Proszę bardzo, bo nic nie widzę. Ale cóż się dziwić? Państwo nie wiecie, ile ja mam lat? Wstyd, nie powiem. 27. Nie powiem, bo to już... Ja bym mówił 27, ja mam 27 lat. Nie ma. No jak to nie ma? Muszą być. Przepraszam, tutaj są. No przecież wiem, że skleroza nie boli. Wiem. Wiem, oczywiście. 7 pytanie czytam dla Agnieszki. Już. Proszę popatrzeć na salę i powiedzieć, ile osób uczestniczy w tegorocznym balu. Można pomylić się o 10 osób. I tylko liczymy gości, nie fundację. Już proszę, bez pół minuty. 110. Ile? 120. 120, no... Troszkę dużo, ale dopuszczamy. Dopuszczamy. Tak, stoi, tak. Dobrze. Proszę bardzo, panie Piotrze, które pytanie? Jeden numer. Proszę wymienić, w jakich lokalach organizowaliśmy nasze bale. No, pytania są różne. No więc, bez namysłu. Polskie Bieszów i Kątniki i Zaborze. Tak, to oczywiście. Proszę bardzo, pan Janek. Które pytanie? Pierwsze wolne, czyli drugie. Na który bal członkowie fundacji, a zarazem organizatorzy balu, przyjechali wozem konnym? Opowiadać, bo nagroda pana ominie. I jaki to był bal tematyczny? Muszę zaznaczyć, to jest pytanie bardzo szlubne, ale trzeci. Halo, czy fundacja się zgadza? Trzeci bal, jaki temat był? Do mikrofonu, proszę. Do mikrofonu. Cygański. No, cygański. Dobrze. Proszę, pani Agnieszka. Ostatnie. Proszę powiedzieć, co łączy fundację z Marcinówką? Kapliczka na Marcinówce. Poświęcona ku czci Stefana Wyszyńskiego.
kardynała Stefana Wyszyńskiego. Brawo. Brawo. Tak. Proszę bardzo. Numer 3. Proszę wymienić stałe punkty programu naszych balów. Tak, proszę. Bal. Ale na balu oprócz tańca jeszcze jest coś. Proszę się nie namawiać się, to nie sypialnia. To jest To się nie wolno namawiać. Co dzisiaj nie ma, co jedna pojechała do sanatorium miłości, drugi szuka żony. Same. Licytacja, bania, orkiestra, system. Dziękuję bardzo. No proszę pana, ja proszę. Dobrze. 3 punkty. Proszę bardzo, które panie Janku? Następne wolne. Proszę powiedzieć, jak zatytułowany był pierwszy bal charytatywny zorganizowany przez Fundację Świętego Kiliana? Pierwszy. Proszę do mikrofonu tylko. Tak. Jaki? Kalwaryjski, raczej nie. Kalwaryjski, raczej nie. Ale dajemy jeden punkt. Proszę wpisać jeden punkt. Dajemy. Kawaleryjski bal. Cicho. Komisja ma głos. Cisza, proszę bardzo. 11. Proszę powiedzieć, kto jest patronem naszej fundacji? Święty Kilian. A kto był święty Kilian? Biskup. Biskup, no wystarczy. 3 punkty. Proszę, panie Piotrze. To pierwsze z brzegu. Pierwsze z brzegu, 5. Jaki taniec tańczyli członkowie fundacji na pierwszym balu? Proszę, poloneza. No nie wiem, czy to strzela pan, czy ktoś do pana strzelił. Jestem pewien. Pewien? 3 punkty jak pewien. Tak? 3 punkty. Nie na darmo prawie do wszystkich byłem. Tak, oczywiście. Panie Janku, wolne. Proszę wymienić nazwisko pierwszego prezesa fundacji. Pierwszy prezes, pierwszy i jedyny taki prezes, jakiego może mieć fundacja. Pierwszy i jedyny. Słuchamy głośno. Janusz Dudziak. Jeszcze proszę powiedzieć, że kapłan, ksiądz. 3 punkty. Tak. Proszę bardzo. 10. Wymień przynajmniej 3 tańce, które były tańczone na rozpoczęcie naszych balów. 3. Przynajmniej 3. No. Walc wiedeński. Tak. Polonez. Tak. I kankan chyba. No. Kankana nie było. 2 punkty. Nie było kankana. Była polka, było tango. Proszę. No, ja wiem. On chce wygrać. Ja przecież chcę koniecznie być pierwszy. No. Współczuję. Proszę bardzo, panie Piotrusiu. Następne, tak? Proszę jak nazywa się zespół muzyczny, który przygrywa do tańca na większości naszych balów? Jak nazywa się jego solistka? Polejecie. No to jeden słuszny system. Najlepszy zespół. A solista? Dodam dalej z mamą Dorotą Terlecką. Żona Andrzeja z domu Terlecka po mężu. Nie, z domu nie Terlecka, po mężu Terlecka. A z tym z domu? Z plus. No dobrze. Wyczerpał. Niski numer na rzecz. Wyczerpał, tak. Proszę bardzo, panie Janku. Następny. Proszę powiedzieć, co wręczaliśmy paniom na początek balów oprócz kwiatów ciętych? Nie
co wręczaliśmy? Bo kwiaty cienne, czyli róże przeważnie, były jeszcze tulipany, a oprócz co jeszcze wręczaliśmy? No, ostatnio. Jedną rzecz tylko proszę wymienić. Do mikrofonu. Co? Nie, nie na dzisiejszym. Na dzisiejszym kwiaty cienne, róże. A oprócz kwiatów co było? Piotruś się pali do grania. No, nie wie pan. 2 punkty. No niestety 0 punktów, ale kaktusy, kaktusiki żeśmy wręczali. No trudno, 0 punktów. I proszę bardzo. Ja następne poproszę. Niestety. Ostatnie. Ostatnie. Już tak, ostatnie. Czyli pani Małgosiu, proszę wymienić, kto i jakie miejsce zajął. Proszę do mikrofonu. Proszę wymienić tam. No więc tak się to przedstawia, że pan Piotrek zdobył pierwsze miejsce, 12 punktów. Pani Agnieszka 10 punktów, drugie miejsce. I pan Janek 7, ale też dobrze wyszło. Oczywiście, gratulujemy wszystkim bardzo serdecznie. Widzicie państwo, jaką mamy historię piękną naszych balów. Proszę poczekać. Nagrody i dyplomy mamy. Z Lublina, z ogrodu botanicznego.
120. 130. 130 po raz pierwszy. Z ogrodu botanicznego przyjechała. Jest bardzo dobrze hodowana. Rośnie jak na drożdżach. 130 po raz drugi. No czekam. 130. No kto da więcej? Piękna. 130 po raz trzeci sprzedane. 130. Dziękuję bardzo. I proszę Państwa, jedną rzecz mamy bardzo specyficzną. Na pewno jeszcze Państwo nie mieliście takiej, to nie jest rzecz namacalna, to jest rzecz nienamacalna. Dostaliśmy takie oświadczenie od jednego z panów, proszę bardzo, przeczytasz, jako asystent musi też po okulary. Dziesiąty ban, jesteśmy 10 lat starsi. Ale proszę, to jest licytacja przede wszystkim dla panów. Proszę się zastanowić i licytować. Zgłaszam do licytacji na 10 balu charytatywnym. Zorganizowałem się licytację świętego Kiliana z Kierniczowie. Ile godzin strzelania, Tomku? Ile godzin? Nie boję. Czego? Okej. 500 sztuk strzału na strzelnicy pod nadzorem wykwalifikowanego, którym jest Tomasz, tu obecny, z potrzebnymi uprawnieniami. Tomek oczywiście przeprowadzi takie strzelanie. Strzelanie będzie się odbywało z... Jakiego? Proszę Państwa, strzelanie odbędzie się w uzgodnionym terminie na uzgodnionej strzelnicy z karabinka KPK-47, czyli potocznego kałasznikowa, jak również z pistoletu CZ-75 Shadow, potoczna 75. 500 sztuk uchwały ojczyzny. Cena wywoławcza zaczyna się od 50 zł. Kto chce, zapraszam. Cena wywoławcza 50 zł. Proszę panów, ruskie się zbroją. Trzeba umieć strzelać. Nie zastanawiajcie się. Naprawdę, co to 50 zł? To trzeba dać i 500 zł, żeby stanąć na wysokości zadania. Putin malutki, źle. Niedobrze będzie taką od razu trafić w niego. Uwaga, 50 zł. Kto da więcej? 100 daje. 100 po raz pierwszy. No, kto? 120. Ja już daję 150. 150 po raz pierwszy. 150, proszę Państwa. 200 po raz pierwszy. No czekamy, nie ma tu mężczyzn. Ludzie, kochane, w razie wojny to zginęliśmy. 220, no dobrze. Po raz pierwszy 220. Proszę bardzo, kto jeszcze chce strzelać? 250 po raz pierwszy. No, żołnierze się odzywają. No, dalej, dalej. Boże, są porucznicy jacyś, kapitanowie. Kto by w wojsku? Ile? 300. 300 po raz pierwszy. No, naprawdę. No naprawdę, 300 po raz drugi. 300 po raz trzeci. Sprzedane.
No jeden obrońca znalazł się polski. Jeden obrońca. No dobrze, że i tyle. A reszta będzie w okopach siedzieć i tylko będzie zerkać. Czy Ruskie już przyszli? Czy jeszcze nie? Ale jeszcze mamy Niemców. Też do ogarnięcia. No to teraz zobaczymy, jak panowie będą licytować takie coś. No zobaczymy teraz. Na czym to? To na pewno będzie interesujące zarówno dla panów, jak i dla pań. Ponieważ to jest kruszyk alkoholik średniego gatunku, mianowicie wódeczka, śliwowica oraz dereniółeczka. Tak mniej więcej 2,5 litra łącznie w koszyczku, średnie alkohole. Zaczynamy licytację tradycyjnie od 50 zł. Ile? Ile? 100. 100 po raz pierwszy. 120 po raz pierwszy. No, odzywajcie się mężczyźni. Jak nie strzelanie, no co innego. 150 po raz pierwszy. 150 po raz drugi. 200. 200 po raz pierwszy. 200 po raz pierwszy. Pan Mariusz. No prosimy, kto da więcej? 200. No 200 po raz trzeci. Sprzedane. No, drugi mężczyzna. Jeden do, na wojnę, drugi do tańca. I przy... I to była pierwsza część naszej licytacji. Jeszcze będzie jedno wejście. Za godzinę, za półtorej się skończą tańca. Tańce się skończą i mamy jeszcze bardzo fajne rzeczy. Szukaj gwiazd, one
latała. Uroda jest jak woda. Nie chcę poczekać, tylko płynie. Mama, mama, mama strzegała, będzie stała, stała. Wianki zaplatała, kiedy księżyc blaskiem zajrzy wszędzie. Twój kochany znowu lepszy. Pequeño, sin preocupación, el corazón. Si hijo, ven tan que el momento se desapareció, desapareció. Ya no te creo, ya no te deseo. Travel on, never come.
coming back. Zdobyć taki obraz. 400, 500, tak słyszę?
550 po raz pierwszy. 600! 600 po raz pierwszy. 650 po raz pierwszy. Pieniądze idą na cel zbożny, przypomina Państwu, a obraz jest bardzo cenny i jego wartość wzrasta z roku na rok. 700 po raz pierwszy. 700 po raz drugi. 750 po raz pierwszy. No proszę Państwa, 750 po raz drugi. Słucham, czekam. 750 po raz trzeci. Sprzedane, gratulujemy. Gratulujemy nabywcy. Gratulujemy bardzo serdecznie i jednocześnie składamy wielkie dzięki panu Dariuszowi. Naprawdę nie mam słów, ja wygadałam człowiek, że odpowiednio panu podziękować. Proszę Państwa, i teraz już zupełnie inna rzecz. Jest to miecz samurajski. Proszę Państwa, kto się lubuje w broni białej, więc polecamy, cena wywoławcza 50 zł. Cena wywoławcza 50 zł. Rzecz historyczna 60. 60 po raz pierwszy. 70 po raz pierwszy. 80 po raz pierwszy. Ile? 90 po raz pierwszy. Słucham? 100. 100 po raz pierwszy. 110 po raz pierwszy. Bardzo fajna rzecz. 110 po raz pierwszy. 120 po raz pierwszy. 130 po raz pierwszy. 150 po raz pierwszy. 150 po raz drugi. Ile? 160 po raz pierwszy. 160 po raz drugi. 170 po raz pierwszy. 170 po raz drugi. 170 po raz trzeci sprzedane. Gratulujemy. 170 złoty oręż. Szczęśliwi godzin nie liczą, ale teraz mamy to proponujemy Państwu bardzo ciekawy zegar. Bardzo ciekawy zegar, oczywiście chodzący zegar. Chodzący, tak. Na dębowej oprawie, w dębowej oprawie z herbem z Kierbieszowa. Bardzo fajna pamiątka. Polecam gościom naszym spoza terenu. Cena wywoławcza tylko 50 zł. Proszę.
pierwszych. No, kto da więcej? 150 po raz drugi. Bardzo fajna pamiątka. A ten zegar to tylko szczęśliwe godziny odmierza. Także kto go kupi, szczęście razem z zegarem zawita do niego. 150, tak? 160 po raz pierwszy. Właśnie, ktoś ceni sobie szczęście. 160 po raz drugi. 170 po raz pierwszy. 180 po raz pierwszy. Ile? 200. 200 po raz pierwszy. Tak jest. Ten zegar stary niby świat. No proszę bardzo, 200 po raz pierwszy, 200 po raz drugi, 220 po raz pierwszy. Ten zegar stary, niby świat. 220 po raz drugi. Tak, 220 po raz trzeci sprzedany. Świętego Kiliana. No i teraz coś na rozweselenie jeszcze ducha, czyli koszyczek, panie Ireneuszu. Tak, koszyczek z naszymi, tak, z koszyczek z napitkami. Kto jeszcze chce zakupić? Cena wywoławcza 50 zł. Przednie trunki. Polecamy 60 po raz pierwszy, 70 po raz pierwszy. Ile? 80 po raz pierwszy. 80. 100. Proszę równo. 100. 110. Naprawdę. Kto da więcej? Kto da więcej? Ile mamy tam? 80? 150 po raz pierwszy. 150 po raz
element rzeczy do licytacji. Bardzo. W tej chwili oferujemy Państwu mebel. Mebel, krótko mówiąc. Ale jaki mebel? Mebel wykonany ze stuletniego drewna. Stuletnie drewno. Do domku letniskowego. Półka. Cena wywoławcza 50 zł. A pod spodem jest wyrzeźbiony herb. Kto chciałby sobie taką półkę powiesić? Ile? 160? 60 po raz pierwszy. No naprawdę panu się przydaje, Piotruszu, taka półka. Pan ma takie fajne rzeczy w koło domu, jak mi dało 70 za taką półkę. Da pan 70 czy nie? 80. 80 po raz pierwszy. 100. 100. Po raz pierwszy 100. 150 półka ze stuletniego drewna. Jeszcze widać, jakie tam korniki atakowały. Te same korniki, co w Puszczę Białowieską. Ile? 200. 200. O! No słuchajcie, ten mój asystent umina się pod ciężarem. 200 po raz pierwszy. 200 po raz drugi. Kto da więcej? 220 po raz pierwszy. Jednak starość jest w cenie. Ile? 300 po raz pierwszy. O, 300 po raz pierwszy. 300 po raz drugi. 300 po raz trzeci. Sprzedane. Nie żyje. Wesołe jest życie, staruszka. Wesołe. Widzicie Państwo? No, doczekałam się. Dziękujemy bardzo, ale skoro już jestem na scenie, żeby dłużej Państwu nie przeszkadzać, właśnie dla naszej kochanej pary Agnieszki i Piotra Kotów mamy nagrodę za ich miłość do fundacji i balów. Także na pamiątkę, Panie Piotrusiu, Pani Agnieszko, prosimy do nas. Na pamiątkę od nas, wprawdzie to nie jest znaczek logo świętego Kiliana, ale to jest... Chodź Agnieszko, chodź. To wiem, że twój mąż jest taki dziki z natury, ja wiem. Te dzikie też bywają, nie wszystkie są obłaskawione. Proszę bardzo, to na pamiątkę. My tam z tyłu możemy złożyć podpisy, fundacja. To z tyłu, żebyście mieli na pamiątkę za wasz udział w naszych wszystkich, prawie wszystkich balach. Dziękuję bardzo. Na kolejnym balu osobiście wręczę logo świętego Kiliana dla pana Piotra Kota. Mam nadzieję, że już będzie obłaskawiony. Dziękuję Państwu za uwagę. Ze Fundacji Świętego Kiliana, a jest nim pan Dariusz Piekut ze Skierbieszowa, artysta, malarz, którego obrazy zdobią galerie w całej Europie i poza Europą. Proszę Państwa, malarz uznany, mamy wielki zaszczyt, że mieszka w naszym Skierbieszowie i wielokrotnie ofiaruje na licytację jedną ze swoich prac.
Autentyczna praca olejna, tak samo jak na pracę, jak na bal dzisiejszy. Proszę Państwa, piękny obraz, od razu mówię, cena wywoławcza 200 zł. Cena wywoławcza 200 zł. Licytujemy po 50 w górę. 300 słyszę, tak, 300 po raz pierwszy. 350 po raz pierwszy. Nie słyszę? 350 400 400 po raz pierwszy. 450, tak? 450 po raz pierwszy. Nie będzie więcej okazji zdobyć taki obraz. 400, 500, tak? Słyszę? 500 po raz pierwszy. 550 po raz pierwszy. 600 po raz pierwszy. 650 po raz pierwszy. Pieniądze idą na cel zbożny, przypominam Państwu, a obraz jest bardzo cenny i jego wartość wzrasta z roku na rok. 700 po raz pierwszy. 700 po raz drugi. 750 po raz pierwszy. No proszę Państwa, 750 po raz drugi. Słucham, czekam. 750 po raz trzeci. Sprzedane, gratulujemy. Gratulujemy nabywcy. Gratulujemy bardzo serdecznie i jednocześnie składamy wielkie dzięki panu Dariuszowi. Naprawdę nie mam słów, ja wygadałam człowiek, żeby odpowiednio panu podziękować. Ale serce moje i dusza mówi do pana dzięki wielkie w imieniu wszystkich członków fundacji i w imieniu także tych ludzi, którym będziemy pomagać. I przechodzimy, proszę Państwa, do następnej. Proszę Państwa, i teraz już zupełnie inna rzecz. Jest to miecz samurajski. Miecz samurajski, proszę Państwa, kto się lubuje?
like we were last year. Do you remember when I thought we were living happily? Yes, this again, this time is here. Yeah.
Uwaga, ogłaszam
wystarczy trzy miejsca. Trzy miejsca i już daję nagrody. Już daję nagrody. Bardzo, a kotyliony zabieramy na pamiątkę do domu. I będziemy się dalej zapraszamy do tańca, teraz troszkę szybciej. Hey, hey, cigana.
nocne Buenos Aires, które nie chce spać. Orkiestra stroi instrumenty, daje znak i zaraz zacznie nowe tango grać. Siedzimy obok, obojętni wobec siebie, jak turyści wystukują.